Ja się naprawdę bardzo cieszę. Znaczy ja myślę, że będziemy się wspólnie rozwijać. Myślę, że też będzie wymiana związana z rozgrywaniem meczów towarzyskich pomiędzy drużynami młodzieżowymi. I oczywiście bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój szkoleniowców i jak tylko będzie taka potrzeba, to zapraszamy szkoleniowców z Łukówka, żeby przyjechali. Potrzebna jest fachowa, fachowe doradztwo, to co Pan mówi. Przygotowanie młodzieży, przygotowanie ich fizycznie, psychicznie i potem taktycznie. I bardzo dziękuję za to, że Państwo zrozumieli tę naszą potrzebę. Mamy wsparcie tak właśnie mocnego klubu. To jest ważne. Ja również się cieszę. Cieszymy się, że Piast Gliwice awansował do pucharu, bo to też jest ogromne wydarzenie. Można zagrać w ekstraklasie i to jeszcze drużynie, która zajmuje wysokie miejsca w tej lidze. Oprócz tego no, oczywiście będzie kontakt młodzieży, będzie wymiana młodzieży. Byłem w Gliwicach, zresztą mój ojciec pochodzi z Górnego Śląska, z Siemianowic Śląskich, więc jadąc do Siemianowic przejeżdżałem przez Gliwice. Byłem na stadionie, piękny stadion. Czy mamy szansę na powstanie jakiegoś fan klubu Piasta Gliwice w Głogówku? Znaczy już ten fan klub powstał, bo skoro mamy szkółkę przy współpracy z Piastem Gliwicem, to jest 150 dzieciaków, które już są fanami. Zresztą pan redaktor widział, że mają już swoje koszulki z logo gminy Głogówek i logo Piasta Gliwice. Nazywam się Dacja i gram z Piastem Gliwice. Witam serdecznie gości naszych serdecznych, pana prezesa klubu sportowego Piast Gliwice, pana Adama Starkowicza. Witam także pana Jarosława Kaszowskiego, piłkarza klubu KS Sławieńcice. Witam was kochani serdecznie na tej wielkiej uroczystości. Wielki klub, obecny wicemistrz Polski. Cieszymy się, że w roku jubileuszu 70-lecia naszego klubu możemy z tak wspaniałym klubem podpisać umowę o współpracy. Dzień dobry Państwu, panie prezesie, panie prezydencie, szanowni goście i przede wszystkim tu młodzi zawodnicy klubu ze Sławieńcic. Inicjatywa podpisania porozumienia była wspólna. W naszej strategii bardzo ważna jest współpraca z mniejszymi klubami z okolicznych miejscowości. Mam nadzieję, że dzięki naszej współpracy będziecie mogli przyjeżdżać do Gliwic na mecze, oglądać widowiska na najwyższym poziomie, ale będziecie mogli też rozwijać się w naszym klubie. Jeszcze raz dziękuję za tak miłe przyjęcie i w Kędzierzynie, w Gliwicach i w Polsce. Bardzo dziękuję. Jest to naprawdę historyczna chwila, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję raz za przyjęcie i liczę na owocną współpracę. Przychodźcie na treningi, zdrowo się odżywiajcie, bo to jest ważne, nie ma się co oszukiwać. I chciejcie podnosić swoje umiejętności. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Jeśli macie tylko takie marzenia, to możecie je spełniać. To jest zaszczyt dla naszego klubu. Wicemistrz Polski, wspaniały klub śląski, wyszedł z inicjatywą współpracy. Podchwyciliśmy to i to jest naprawdę tak wspaniała sprawa dla działaczy, a przede wszystkim dla piłkarzy. Przyjedziecie kiedyś do Gliwic na mecz? Czy już byliście? Ja już byłem 6 razy. Co myślicie o tej współpracy? Nie no, szansa, nie? Można się wybić. Przyjedziecie do Gliwic na mecz? No już raz byliśmy. Słyszałem właśnie, że młodsi byli, tak? No juniorzy też byli, nie? Na pierwszym meczu z Pogonią Szczecin, nie? Ten jest Kiprze. Ja cię podtrzymam. Mokka, Szeliga, Moskwik. Trzymaj Marcina z góry. Mraz, Neszpor, Ziwec, Waczek, Bukata, Hebert, Korun, Mak, Pietrowski, ten Osyra, Badia, Szmatuła i Murawski.